Na nic informacje o upałach i groźnych pożarach. Tylko dziś z katowickiego lotniska w Pyrzowicach na RODOS poleciało ponad 480 osób. Z danych katowickiego lotniska i lokalnych biur podróży jednoznacznie wynika. Polacy wciąż najchętniej wybierają kierunki, gdzie temperatura w okresie wakacji nie spada poniżej 30 stopni Celsjusza. Pośród nich jest RODOS, wyspa od kilku dni zmagająca się z rekordowymi temperaturami i pożarami. Fatima Orlińska. Jeszcze tylko odprawa i można lecieć. Bez obaw i strachu, jak mówią podróżujący samolotem do Grecji, bo pożary, które na RODOS pojawiły się w wielu miejscach, nie obejmują regionów, w które wylatujące z Katowic turyści się wybierają. Na chwilę przed wejściem na pokład zapytaliśmy kilku z nich, jakie emocje im towarzyszą i czy nie rozważali zmiany kierunku podróży. Nie, na północy jest wszystko w porządku, niczego się nie boimy. No, na miejscu są rezydenci, jest cały sztab kryzysowy, nazwijmy, który się kontaktuje z klientami w sytuacjach tam niebezpieczeństwa, więc jakby myślę, że jesteśmy zaopiekowani. Zapewniamy warunki bezpieczeństwa i jeżeli by była konieczność, to ściągają nas z powrotem. Tylko w piątek z katowickiego lotniska na RODOS wyleciało łącznie 487 pasażerów na ponad 1130 miejsc. Jak informuje biuro prasowe lotniska, to 42% ich dostępności. Również w piątek, zgodnie z rozkładem, w Katowicach wylądowali turyści wracający z RODOS. Od wczesnych godzin porannych wylądowało łącznie 6 samolotów. Ci, którzy wrócili z objętej pożarami wyspy, w większości znajdowali się w dość dużej odległości od miejsc, z których turystów ewakuowano. Trochę się baliśmy, no bo myśleliśmy, że to nam może pokrzyżować plany. No i trochę pokrzyżowało, bo nie zwiedziliśmy całej wyspy. Z tego co wiem, to przywieźli około 100 osób z tamtej strony, z Lindos, żeby właśnie ich tam zakwaterować i pokazywali, że tam naprawdę było dość niebezpiecznie. Bardziej ludzie bali się tego dymu duszącego. Ci, którzy zakwaterowani byli zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsc objętych pożarem, widzieli jedynie kłęby dymu. Odczuwalna była też wysoka temperatura, jak mówią turyści, sięgająca nawet ponad 40 stopni. Dyskomfort przez jakiś czas, bo w pewien dzień nas poinformowano, że wycieczki są odwołane wszystkie. No to już się człowiek zaczął lekko tym stresować, że może coś być. No stres wiadomo, ponieważ te komunikaty do nas docierały, jest internet, no... Wiadomo, goście między sobą też rozmawiali, turyści. Natomiast, mówię, nas to szczęśliwie nie dotarło. Jedna rzecz, która nas najpierw jakby zaniepokoiła, to helikoptery, które widzieliśmy nad hotelem. Turyści wracający z RODOS przyznają, że operatorzy wycieczek na bieżąco kontaktowali się z nimi i przekazywali najważniejsze informacje. Nikt z naszych dzisiejszych rozmówców nie odczuwał zagrożenia. Same biura podróży zapewniają, że w tak niespodziewanych okolicznościach żaden z klientów nie został poszkodowany. Wszyscy, co mniej więcej do 31 lipca mają wykupione wakacje na RODOS, czy to na południu, czy to na północy, mają możliwości zmian. Te zmiany są różnorakie, to też zależy od organizatorów. Jedni organizatorzy dają możliwość zmiany nawet na voucher i do wykorzystania w przyszłym roku. Wybierając się w miejsca zagrożone na przykład pożarami, warto mieć na uwadze dodatkowe ubezpieczenie, które może uratować nie tylko zdrowie lub życie, ale i portfel. Na pewno rekomenduję zwrócenie największej uwagi na sumę ubezpieczenia, kosztów leczenia, ponieważ ceny usług medycznych za granicą są zupełnie inne niż ceny usług w Polsce. One są, zwyczajnie mówiąc, po prostu droższe. Kupując taką polisę, musimy mieć pewność, że w razie zaistnienia zdarzenia ta polisa będzie wystarczająca na pokrycie ewentualnego szpitala. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilny komunikat do turystów, w którym silnie rekomenduje powstrzymanie się przed wyjazdami do Grecji. Zagrożenie pożarami wciąż występuje. Thank you.